Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym programie Kulinarne Zagadki. Dzisiaj dla Państwa gotować będzie szef kuchni Oberży Ratusz Krzysztof Kuśmierek i Piotr Kasprowski. Witamy. Przygotujemy dla Państwa dzisiaj rolatkę ze schabu z szpinakiem i suszonymi pomidorami. Dodatkiem do tego będą kluseczki z mąką żytnią w sosie carbonara. Krzysiu, zacznij robić rolatkę z tego powodu, iż po obsmażeniu ona trafi do pieca, więc zaczniemy ją robić pierwszą. Potrzebujemy do tego jakie składniki? Schab, który był wcześniej rozbity, szpinak, suszony pomidor, świeże liście szpinaku, było obsmażone na maśle, dodany czosnek i śmietanka około 50 ml. To wszystko zostało zredukowane tak, żeby śmietana nie była za rzadka, a jednak połączyła wszystkie smaki w szpinaku, tak? Co teraz? Teraz damy sól i świeżo zmielony pieprz. Dobrze, tyle wystarczy. Następnie dajemy szpinak. Powiedz mi, skąd to danie się u Ciebie wzięło? Często przyrządzam je w domu dla żony. Zobaczyłem je w jednej z książek kulinarnych, spróbowałem też je zrobić i bardzo mi posmakowało. I tym bardziej, że jest proste w przyrządzeniu, nie zajmuje dużo czasu. Składniki są ogólnie dostępne. Także tak, nie, dokładnie. Powiedz mi, czy to danie znajdzie się u Ciebie w nowej karcie? Tak, dokładnie, będzie. Robimy suszonego pomidorka, układamy, formujemy teraz. Najpierw dajmy boki, żeby nam szpinak i suszony pomidor nie wyciek podczas pieczenia i składamy. To będziemy obsmażać, więc ja już przygotuję patelnię. Teraz bierzemy z 3 plastry boczku wędzonego. Na patelni rozpuściłem łyżkę masła, gdzieś około 4 łyżek oleju rzepakowego. Bardzo ważne jest, żeby boczek był ciasno podczas smażenia, żeby rolatka nam się nie rozwaliła i szpinak i suszony pomidor nie uciekł do środka. Tu już jest rozgrzany. Możemy dawać. Bardzo szybko, prawa, lewa, tak, ponieważ rolatka trafi do pieca. Schab już jest gotowy, przekładamy go, będzie szedł do pieca na 15 minut, na 170 stopni, żeby był soczysty w środku. A ja w tym czasie przygotuję dodatek, jaką będą razowe kluseczki w sosie carbonara. Mąka żytnia. 3 łyżki, mąka pszenna, 6 łyżek, dwa jajka, szczypta soli, szczypta parmezanu, on nam tutaj podniesie walory smakowe tych kluseczek. Całość mieszamy. To musi mieć konsystencję taką lejącą, takie coś jak na lane kluseczki, jakie robimy w domu. Dodajemy wodę. Mniej więcej takiej konsystencji, tak żeby nam to się dobrze później wykładało do garnka z gorącą wodą. Tak przygotowane ciasto odkładamy na około 10-15 minut. Te składniki mąki żytniej albo razowej, które będą wciągną jeszcze wilgoć, ono nam jeszcze trochę zgęstnieje, a w międzyczasie rozgrzeje wodę. Zanim woda nam się zagotuje, ja zapraszam Państwa do wzięcia udziału w kolejnym konkursie związanym z restauracją Oberża w Ratuszu, a mianowicie pytanie brzmi, ile lat działa ta restauracja? Na odpowiedzi czekamy tradycyjnie do piątku na adres znajdujący się na dole ekranu. Woda już wrze, więc zaczynam rzucać do niej kluski. Po to, żeby nam się ciasto nie przyklejało do łyżki, łyżkę maczymy w gorącej wodzie.
szybkimi ruchami nakładamy kluseczki. Od czasu do czasu moczymy łyżkę w wodzie. Jeżeli mamy za dużo ciasta, lepiej zrobić to na dwa razy, tak żeby nam kluski się nie pokleiły. Gotujemy je gdzieś około 4-5 minut. Nasze kluseczki są już gotowe. Wyciągam je na talerz. W międzyczasie bardzo poprosiłbym Cię, Krzysiu, żebyś mi skroił jedną cebulę białą w drobną kostkę. Patelnia z powrotem na kuchenkę. Łyżka masła. Już myślę, Krzysiu, że możesz rzucić. Do osobnej miseczki wybijam dwa żółtka. Z tego powodu, że tych kluseczek jest tutaj na około dwie porcje. Na jedną porcję, jeżeli będą Państwo chcieli przygotować, jedno żółtko w zupełności wystarczy. Krzysiu, został Ci boczek. Bardzo bym prosił, żebyś rzucił ze dwa plasterki tutaj do tej cebulki, żeby się nam to razem zesmażyło. Szczypta gałki muszkatołowej. Sól. Pieprz. Dziękuję. Białe wino. Białe wino oczywiście półwytrawne albo wytrawne. I słodka śmietanka 30%. To wszystko razem ze sobą mieszamy na jednolitą masę. Składniki mamy już podsmażone. Wrzucamy do nich kluseczki. Chwilę razem podsmażamy, tak żeby wszystkie soki, cały ten tłuszcz, masło, aromat bekonu, cebuli wsiąknął nam w te kluski. Dobrze wszystko rozgrzewamy. Teraz wyłączamy kuchenkę i wlewamy żółtka z winem i ze śmietaną do tego sosu i mieszamy. Te żółtka zagęszczą nam ten sos pod wpływem temperatury klusek i patelni. Gdybyśmy chcieli gotować to jeszcze, po prostu ten sos nam by się zważył. Żółtka by się ścięły. Dokładnie. To bardzo ważne. W tej chwili proszę zobaczyć, sos się ściął. Sos oblepił nam te kluseczki, cały smak zostaje na naszym głównym tutaj dodatku. Nasze kluseczki są już prawie gotowe, dodamy do nich teraz świeżo zsiekaną bazylię. Krzysiu, jeżeli mógłbym Cię prosić, parę liści, zsiekaj. Dobrze, dosyp. Danie jest gotowe. Jeżeli mógłbyś się udać po rolatkę, zaraz będziemy Państwu serwować danie w całej swojej okazałości. Rolada już jest gotowa, bardzo możemy dobrze wykładać. Okej, ale jeszcze zanim wyłożymy, zrobimy taką szybką sałatkę pomidorową do tego, po to, żeby wyrównać smaki. Pomidor. Pokroimy w kostkę. Co do tego proponujesz, Krzysiu? Czerwoną cebulę. Czerwoną cebulę, bardzo dobrze. Proszę bardzo, Krzysztofie. Zsiekaj miętę do tego. Ja dram odrobinę soli. Ocet winny. I świeżo mielony pieprz.
ten sposób mamy bardzo szybką, prostą, a jedną łączącą, tak, łamiącą smaki nam na talerzu sałatkę. Nakładamy. Sałatkę, tak jest. Drugą połóż tutaj tak, żeby, o właśnie, było widać. Do tego orzeźwiająca sałatka, tak jest. Ja myślę, że możemy jeszcze świeżym pieprzem to potraktować, tak żeby danie było bardzo wyraziste. Proszę bardzo, danie jest gotowe. Zapraszamy do przygotowania tego dania. Jeżeli Państwo by się nie chciało, zapraszamy do mnie do restauracji. Krzysztof z chęcią to danie dla Państwa przygotuje. Życzymy smacznego. Na koniec zapraszam Państwa jeszcze raz do wzięcia udziału w konkursie związanym z restauracją Oberżą w Ratuszu, a mianowicie ile lat działa ta restauracja. I cóż, dziękujemy Państwu bardzo za udział w programie. Zapraszamy do kolejnego. Życzymy smacznego. Do widzenia. Do widzenia. No i dalej będziesz mówił, co tam robić po kolei, ale wszystko... Czosnek. Woda nam już prawie się zagotowała, a w międzyczasie zapraszam Państwa do kolejnego konkursu. A kolejny, inaczej. Dodajemy do tego jeszcze zieloną pietruszkę posiekaną, natkę. Przerwa chwila. Także po natkę.